Cześć, witam wszystkich, dzień dobry, w sobotę z samego rana. Króciutki filmik, bo już wczoraj mi się nie chciało nagrywać późno w nocy, kiedy wróciłem do domu. Widzę, że mi jeszcze trochę baterii zostało, więc tak na szybko nagram, a to będzie taki wstęp do tego, co później zamierzam nagrać. Moje dwa nabytki wczorajsze do kolekcji. Amstrad Schneider 64 kB CPC464 z magnetofonem. W tej chwili nie podłączony, ale już go testowałem wcześniej. Oraz ZX Spectrum Plus 2 z magnetofonem 128 kB, wersja 128. Spectrum jest w tej chwili podłączone. Testowałem sobie wgrywanie gier. Do tego dostałem taśmę z podłączeniem do telefonu. Chodzi o to, aby wgrywać gry z formatu MP3 albo WAV, przez co nie ma potrzeby kupowania ich na kasetach. Działa zarówno ze Spectrumem, jak i z Amstradem. W tygodniu nagram filmik, pokażę Wam, jak to działa. Generalnie na telefon, na Androida ściągnąłem aplikację, która jednocześnie zawiera w sobie właściwie, no, spokojnie mogę powiedzieć, kilkaset tytułów gier na Spectruma na razie, posegregowanych alfabetycznie od A do Z. Wkładamy kasetę, wpinamy tutaj jacka, wybieramy sobie tytuł, po prostu naciskamy play, tutaj start. No i generalnie tradycyjną metodą wgrywa się do komputera, tak jak tradycyjnie z taśmy. Fajne, bardzo mi się to podoba, to rozwiązanie. Do Spectruma dostałem jeszcze pistolet oryginalny Sinclara, nie wiem, nie sprawdzałem, jak to działa. Przy okazji, jak zobaczę, to Wam pokażę. Z Amstradem mam dodatkowo dwa pady. Też działają. Co tu mam jeszcze? Ponieważ Amstrad ma tylko jeden interfejs na joystick, to tutaj Konrad, od którego kupiłem te komputery, pozdrawiam zresztą serdecznie, zrobił coś takiego, taki rozgałęziacz, który powoduje, że wkładamy w ten jeden interfejs i z drugiej strony mamy dwa porty na dwa odrębne joysticki. Bardzo fajne rozwiązanie. Dobra, co ja tu mam jeszcze? Tak, dostałem zasilacze, kable euro z jednej strony, z drugiej z wyjściami monitorowymi zarówno do jednego komputera, jak i do drugiego. Dodatkowo, ponieważ Spectrum wymaga podłączenia swoich joysticków, ponieważ tam troszeczkę te piny inaczej są poukładane w stosunku do tego, jak jest na przykład w Commodore czy w Atari, to Konrad zrobił takie przejściówki pod joysticki. Po prostu zrobił przeplot kabli i dał mi takie dwie sztuki do dwóch interfejsów. Teraz do Spectrum mam podłączony tradycyjny joystick, tylko po prostu poprzez tą przeplotkę, tak, żeby to fajnie działało. Dobra, co ja tu jeszcze dostałem? Jedną kasetę z grami do tego. No i to właściwie wszystko, tak? Tak, to wszystko generalnie, co mam. W tygodniu nagram oddzielny film z tym Spectrumem i oddzielny film z Amstradem. Pokażę Wam, jak tu się wgrywa te gry i programy, jak te komputery wyglądają. I co potrafią, tak, generalnie, bo o ile z Amstradem miałem do czynienia w szkole średniej. Pamiętam, mój profesor od fizyki miał taką kanciapę z tyłu i za salą, w której mieliśmy fizykę. I pamiętam, że miał tą wersję z magnetofonu, tylko oczywiście z zielonym monitorem. O tyle ze Spectrumem styczności w ogóle nie miałem. Tak? Zawsze uważałem, że to jest gorsze. Znaczy, tylko o tym słyszałem, tak, jak byłem młody. Natomiast nie miałem z tym zupełnie styczności.
Do Amstrada dostałem oddzielny zasilacz, bo generalnie z Amstradem jest tak, że Amstrad pobiera zasilanie z monitora, tak? On nie ma swojego zewnętrznego zasilacza. Więc jeśli kupujemy sam komputer bez monitora, no to oczywiście musimy kupić gdzieś albo zaopatrzyć się w jakiś sposób w zasilacz o odpowiednim napięciu, tak? I oczywiście o odpowiedniej wtyczce pasującej do portu, tak? No i tutaj też dostałem taki zasilacz dedykowany, także wszystko fajnie działa. Sprawdziłem to już wczoraj w nocy i teraz postanowiłem nagrać króciutki filmik, żeby wam to zaprezentować. Pewnie słabo widać, ale mówię, w tygodniu nagram film, pokażę wam, jak te komputery wyglądają, no i co potrafią, tak? Dobra, to dziękuję za uwagę w takim razie. Życzę miłego weekendu, ponieważ jest sobota. Do następnego razu. Hej!